od miesiąca czerwca tego roku budżet państwa przejmuje wszystkie obowiązki związane z finansowaniem metody in vitro, wobec tego uwalniają się środki finansowe w budżecie miasta Opola. Przez ostatnie lata miasto Opole aktywnie w tym względzie wspierało opolskie rodziny i zastanawialiśmy się tutaj wspólnie z panem prezydentem, z panem wiceprezydentem, ze służbami miejskimi, na jaki cel można byłoby przeznaczyć środki, które do tej pory były przeznaczone na in vitro. Wspólnie doszliśmy do takiego przeświadczenia, iż najlepiej te środki przekierować na wsparcie dzieci. Stąd też proponujemy i zaproponujemy na najbliższej sesji Rady Miasta Opola wszystkim radnym przyjęcie programu profilaktyki zdrowotnej pod nazwą Miło Cię Widzieć, Miło Cię Słyszeć, badania słuchu i wzroku dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w mieście Opolu. Co roku około 1320 dzieci rozpoczyna szkołę w szkole podstawowej w pierwszej klasie. Jest to dla nas szczególnie ważne, żeby też zachęcić przede wszystkim do tego, żeby i rodzice, i tutaj szkoły partycypowały w tym, żeby zachęcać do udziału w badaniu. Koszt takiego badania przeliczone na ucznia to jest około 590 zł. Jest to badanie wzroku, słuchu. Te badania będą odbywać się tutaj w przychodni, pod którą się znajdujemy na ulicy Kościuszki, dlatego że po prostu jest potrzebny specjalistyczny sprzęt do tego, żeby uczniów przebadać. Oczywiście jest to dobrowolne badanie i szacujemy, że około 1/3 całości pierwszaków weźmie w nich udział. Jeżeli chodzi o pozostałe środki, które są zapisane również w tym projekcie, jest to kwota 9200 zł przeznaczona na promocję, na informowanie, na edukację prozdrowotną dedykowaną właśnie do szkół, do rodziców, ale też informacyjnie do uczniów, żeby mieli świadomość tego, w czym po prostu biorą udział. Jeżeli chodzi o założenia, chodzi o to przede wszystkim, że widzimy to i jest to pokazywane w badaniach, że często właśnie uczniowie na poziomie rozpoczynania edukacji szkolnej mają problemy z wzrokiem, ze słuchem i też szybsza weryfikacja, szybsza diagnoza pozwala na to, żeby gdzieś wyprowadzić te sytuacje, które potem utrudniają faktycznie naukę, skupianie się, czy powodują też jakieś problemy z pisaniem, widzeniem. Jest to szereg różnych rzeczy. Temu chcemy zapobiegać, bo też wiemy, jak bardzo to jest ważne i w tej sferze edukacyjnej, i w tej sferze profilaktycznej. Sam jestem rodzicem dwójki dzieci, więc wiem, ile uwagi, ile zaangażowania trzeba włożyć w to, żeby dać dzieciom szansę takiego godnego wychowania, zapewnić im możliwość rozwoju, ale też zadbać o ich zdrowie. Stąd pomysł jest bardzo ciekawy, bardzo na czasie i bardzo potrzebny, dlatego że nie zawsze samym rodzicom wystarczy czasu na to, żeby udać się na takie badanie z dzieckiem. Dziecko również nie zawsze o tym mówi. Niektóre dzieci się po prostu wstydzą tego, że czegoś nie słyszą, czegoś nie widzą, nie chcą być inni od rówieśników. Taki wiek. Nie rozumieją, że w tym wieku często jeszcze wielu chorobom można zapobiec albo rozwojowi tych chorób. Stąd nasza decyzja, żeby nie tylko wtedy, kiedy dzieci się rodzą, badać im wzrok czy badać im słuch, ale również w okresie późniejszym, w takim profilaktycznym programie ze strony miasta takie działania podjąć. Więc ja się na tą propozycję ogromnie cieszę. To jest fajny pomysł. Jesteśmy oczywiście otwarci na jeszcze inne. Pieniądze, które moglibyśmy zaoszczędzić na programie in vitro, trafią na inny program profilaktyczny, bardzo potrzebny. Więc myślę, że to rozwiązanie spotka się z dużym poziomem akceptacji ze strony również radnych. Nie będzie za dużo dyskusji na ten temat. Jak najszybciej będziemy mogli wdrożyć je do realizacji. Nasz samorząd realizuje nieco szerszy zakres zadań niż wynikające wprost z ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ chociażby program in vitro wprowadzony przez nasz klub radnych za aprobatą oczywiście prezydenta i całej Rady Miasta był takim programem, który nie wynikał wprost z ustawy. Nie jest to zadanie gminy takie podstawowe, natomiast dodatkowe, sprawiające, że nasi mieszkańcy mieli możliwość w czasach, kiedy rząd PiS-u niestety cofnął
współfinansowanie metody in vitro, o taką metodę się starać i otrzymać z tego tytułu dość znaczne wsparcie finansowe. Wiemy, że z tej metody sporo Opolan, mieszkańców naszych skorzystało. Urodziły się także dzieci, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo to kolejni nasi mieszkańcy w obliczu tych wyzwań związanych z depopulacją, jest to bardzo istotne. I w związku z tym, że od czerwca tego roku już znowu wraca program rządowy leczenia i wspierania rodzicielstwa, chcieliśmy te środki, które faktycznie zostaną uwolnione w budżecie gminy, przeznaczyć na kolejny program dodatkowy. Jest to profilaktyczny program kierowany dla chętnych rodziców dzieci właśnie klas pierwszych. Szacujemy, że około 400-500 takich osób, takich dzieciaczków będzie tym badaniem objętych. To oczywiście są osoby chętne w wieku, tak jak zostało wspomniane, 7-9 lat z klas pierwszych szkół naszych opolskich podstawowych. Jednostkowy koszt takiego badania to około 600 zł. I dlaczego dedykujemy to klasom pierwszym? Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta współpracuje na bieżąco z specjalistami w dziedzinie medycyny, w dziedzinie właśnie profilaktyki chorób i wad u dzieci i został taki właśnie przedział wiekowy wskazany jako najbardziej pożądany, gdyż dzieci wcześniejsze, dzieci przedszkolne mają badania i dzieci starsze już później w kolejnych klasach szkoły podstawowej w ramach tego podstawowego obowiązkowego bilansu. Natomiast tworzy się faktycznie taka luka na poziomie szkoły pierwszej, gdzie zdaniem również specjalistów, ale także myślę powszechna jest taka opinia, dzieci wchodzą w taki najbardziej aktywny okres właśnie uczenia się, nauki czytania, nauki pisania. No i dzisiejsze czasy są też takie, że bardzo mocno korzystają z wszelakich urządzeń elektronicznych. To jest bliskość ekranów, telefonów, smartfonów, telewizorów. No i to sprawia, że faktycznie obserwuje się niestety wzrost różnych schorzeń związanych z widzeniem i słyszeniem. Wobec tego taki program Miło Cię Widzieć, Miło Cię Słyszeć, dedykowany dla naszych pierwszaków, chcemy zaproponować radnym na najbliższej sesji. Mamy nadzieję, że radni przystąpią do tego programu, zgodzą się na to, zgodę pana prezydenta mamy. Myślę, że jeszcze słowem podsumowującym tutaj pan prezydent to podkreśli. Natomiast chcemy, aby radni również wyrazili zgodę i to kwota około 260 tysięcy na ten rok, na ten cel byłaby przeznaczona.